Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału, gdzieś tutaj na dole. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dzisiaj mam dla Was 10, top 10 najlepszych komiksów superbohaterskich. I tutaj chciałem wspomnieć, że mówiąc o komiksach superbohaterskich, mam na myśli nie serię, tylko komiks, czyli coś, co teoretycznie jest w jednym tomie. Teoretycznie, bo praktycznie czasami może być tak, że może to być jakaś większa część innych serii bądź też komiksów, ale jednak jest to taki jeden tytuł, umownie sobie to gdzieś tak powiedzmy, więc w taki sposób do tego podszedłem. I powiem szczerze, było to cholernie trudne, bo przynajmniej jeszcze kilka pozycji powinienem tutaj uwzględnić. Ogólnie warto też wspomnieć, że w tych moich seriach zarówno najlepsze superbohaterskie komiksy, jeśli chodzi o właśnie serie, jak i te tutaj teraz, które Wam prezentuję, pojedyncze tomy, nie ma teoretycznie Batmana. Nie ma Batmana, bo Batman by był może za dużo, więc ja sobie zawsze go gdzieś tam pomijam i oddzielnie będę chciał zrobić jakąś serię taką. Top 10 generalnie najlepszych komiksów z Batmanem jest na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć, gdybyście chcieli. Tak samo jest top 5. Wybrałem taką połowę tego najlepszych komiksów z Batmanem z minionego roku. Ale my się skupmy na tym, co teraz tutaj jest i co chcę Wam przedstawić. Dlatego od miejsca 10 zaczynając, jest to Najczarniejsza noc. Za komiks odpowiada Geoff Johns. Jest też oczywiście Ivan Reis między innymi. Znane postaci, jeśli chodzi o komiksy superbohaterskie. Nie oszukujmy się. Geoff Johns przede wszystkim warto wspomnieć, że stworzył najlepszą Ligę Sprawiedliwości ever. To bez dwóch zdań. Natomiast tutaj naprawdę bardzo fajna historia. Mega mi się to czytało. Jest klimatyczna. Co gdyby czarne latarnie tak umarli, powstali z ziemi i zaczęli atakować. Najjaśniejszy dzień jest kontynuacją tego tomu. Myślę, że znalazłby się na miejscu 11 zaraz po tym, ale musiałem wybierać, więc sorry, oczywiście jest to komiks ten wcześniejszy, o którym wspomniałem, z którym była związana dość spora burza taka, jeżeli chodzi o jego cenę przede wszystkim, 289,99. Można było go kupić oczywiście z 30, nawet 33% chyba zniżką na gildii, ale i tak ludzie byli niezadowoleni. Ja jednak go mam, prezentowałem na swoim kanale, gdybyście chcieli, możecie zobaczyć, tak czy inaczej, bardzo fajna pozycja, szczerze Wam polecam. Miejsce 9. Wracamy znowu do czegoś trochę takiego starszego, jak to i też bywało w seriach. Mówimy tutaj o Wiecznym Źle, Wieczne Zło. Świetna okładka w ogóle. Zobaczcie, ile tu jest bohaterów. I ponownie Geoff Johns, tutaj z Davidem Finchem przede wszystkim. Fajna pozycja, co gdyby bohaterowie między sobą troszeczkę się konfliktowali, a inni by zaczęli to wszystko wykorzystywać. Barwne rysunki, mega dużo ciekawych rzeczy. Pojawiają się też, ja to mówię, przeciwieństwa, taka antyliga sprawiedliwości. Naprawdę świetnie się to czyta i przede wszystkim warto wspomnieć tutaj jedną niesamowitą scenę. Jedną z lepszych, jakie mógłbym przytoczyć Wam, jeżeli mówimy o komiksy. Mianowicie wyobraźcie sobie, że Lex Luthor siedzi naprzeciwko Batmana, prawda? Batmana, kurczę, i teraz będzie w stopa. Czy to był Batman, czy to było właśnie jako, że Bruce Wayne siedział, ale rozmawia sobie z nim i tłumaczy mu, że tak, to ty jesteś Batmanem. To chyba właśnie z Bruce'em Wayne'em. Przepraszam, nie przypomniałem sobie tego, wybaczcie mi. Ale tak jak mówię, i wtedy właśnie jest ta ich rozmowa i Lex Luthor argumentuje, jak metodą dedukcji, jak to wszystko wygląda, prawda? I dlaczego tak jest. W ogóle, no świetna naprawdę ich ta rozmowa i ogólnie komiks naprawdę godny polecenia, więc na miejscu 9 troszkę już takie coś starsze, jakby nie patrzeć. Miejsce 8.
Na miejscu ósmym znajdzie się Green Lantern, wojna z korpusem Sinestro. Pozycja, którą wstępnie nawet nie do końca planowałem kupić. Ona też 229,99, więc nie jest tania. Jest to też DC Deluxe, tak jak w przypadku najjaśniejszej i najczarniejszej nocy. Ale bardzo fajnie mi się to przeczytało i przyznam szczerze, że tutaj mega przyjemne zaskoczenie takie, gdzie coś, co nie do końca wstępnie planowałem kupić, ostatecznie znalazłem dobrą cenę, zdecydowałem się, przeczytałem i świetnie się przy tym bawiłem. Tutaj możemy wspomnieć, że to ogólnie z DC Odrodzeniem ma wspólne takie motywy, chyba, o ile dobrze pamiętam. Nie jestem mega specjalistą od Green Lanterna. Szymon pewnie bardziej by wiedział, ale tak jak mówię, świetne, naprawdę fajne zaskoczenie, więc postanowiłem je na miejscu ósmym umieścić. Co się znajduje na miejscu siódmym? Bo teraz będzie miejsce siódme, tak. I tutaj pewnie będzie dużo kontrowersji, ba. Ja wiem, że kilka pozycji, które uważam, że na pewno by były bardzo wysoko na waszej liście, się u mnie nie pojawiły, a pojawia się na siódmym miejscu coś, co na pewno by się wam nie spodobało. Ba, komiks sztampowy, komiks z słabym scenariuszem, nie ma w nim głębi, tak jakiś prosty i w ogóle. Tak, ale klimatem i czymś w momencie, kiedy ja go czytałem, zaskoczył mnie i uważam, że jest naprawdę bardzo dobry. Do tego stopnia, że mi dał masę frajdy w chwili, kiedy jej potrzebowałem. Ja na ten sposób patrzę. Nigdy nie rozbijam fabuły na atomy i nie dociekam się tutaj jakiegoś drugiego dna. Dla mnie komiks ma być dobrą rozrywką od codziennych obowiązków i po prostu tak to kwalifikuje, tak to klasyfikuje. Więc Liga Sprawiedliwości, Wieczna Zima. Tak, wiem, pewnie wielu z was, gdzie już krytycznie wiem, że się wypowiadało na ten temat, kiedy mi się ten komiks bardzo spodobał. Inni stwierdzili, że fajnie, że ktoś docenił ten komiks, bo generalnie na rynku ogólnie był jechany, a ja uważam, że dał mi tyle radości w momencie, kiedy, tak jak mówię, jej potrzebowałem, że umieściłem go właśnie na siódmym miejscu. Fajna historia i tyle. Nie będę się nad nią rozwodził, bo może niektórzy zaraz będą mieli jakieś mdłości, ale jest na moim kanale, najprościej powiem, i King Frost, tak, tutaj się pojawia, więc co, no, dajcie mu może szansę. Kolejna, szósta pozycja na moim kanale, w moim zestawieniu, na miejscu szóstym, jest komiks, który jest bardzo prosto nazwany, tak naprawdę bardzo prosto. Harleen. Harleen, za którą odpowiada, muszę to wymówić dobrze, bo zawsze mam z tym problem, Stepan Sejic. Jest to ten sam człowiek, który wydał bardzo męski komiks, znaczy dobra, nie chcę być tutaj jakimś, nie wiem, seksistą ani nic takiego. Nie męski, ogólnie komiks jest zdecydowanie dla osób dorosłych. Mówimy tutaj o Sunstone, chyba Vaneko to wydawało. Pięciotomowa albo sześciotomowa seria o dwóch lesbijkach, no tak powiem to najprościej chyba. Ale też inni bohaterowie ciekawi się tam pojawiają. Generalnie bardzo fajna, miłosna, tak, jakby nie patrzeć, miłosna historia dwóch kobiet, trochę BDSM, nawet bardzo dużo BDSM tam się pojawia, więc zdecydowanie jest to komiks dla dorosłego odbiorcy. No i on właśnie zdecydował się troszeczkę tak jakby odświeżyć, pokazać ponownie te pierwsze uroki, uczucia, może też powinienem powiedzieć, związane z właśnie Harleen Quinn. Wtedy to jeszcze nie jest, znaczy zanim stała się Harley Quinn, to była Harleen Quinzel i Jokerem i naprawdę bardzo przyjemnie się to tutaj przedstawia jako historia taka, nawet bym powiedział, trochę romantyczna. Więc naprawdę, kobiety będą tym zachwycone, faceci też myślę, że są, bo wiele pozytywnych opinii słyszałem na temat tego komiksu, więc nie tylko moich, a więc naprawdę jest fajny i warty polecenia, aby też tak wysoko znalazł się na mojej liście. Dobra, moi kochani, dochodzimy do miejsca piątego. Jesteśmy na półmetku, czyli na miejscu piątym. Tutaj w ogóle sam z siebie zaskakuję, bo nie jestem jakimś największym fanem tego bohatera. Znaczy fanem. No bardzo go lubię, ale nie aż tak jak innych. Gdzieś tam jest w, powiedzmy, drugiej piątce z 10 moich najlepszych superbohaterów, bo na pewno w dziesiątce by się znalazł. Superman. I tutaj mówimy o Superman amerykański obcy. Kolejna pozycja z DC Deluxe, która jest tak naprawdę zbiorem takich historii, ale tych historii jest
na tyle dużo, że wystarczy, aby sobie przeczytać, siąść w jeden wieczór, jeżeli znajdziemy trochę większą chwilę. I są one na tyle fajne, rysowane przez różnych artystów tutaj. No dobra, sami sobie zobaczcie, jeżeli jesteście ciekawi, żeby nie było, ale świetne, naprawdę. Przede wszystkim warto wspomnieć o Jaeli, Frans Manapul, jest Joe Lee Jones, jest Jock i kilka takich trochę mniej mi znanych. Choć Nick Dragotta też, na wschód od zachodu między innymi. Seria, która niezbyt mi popasowała, ale mnie o tym. I mówię, mega mnie pozytywnie zaskoczył, bo ja nie zawsze planowałem kupować komiksy z Supermanem, ale przyznam szczerze, że kiedy zacząłem już czytać ten komiks i go dokończyłem, to było takie: kurczę, ale to było fajne, ale to była fajna przygoda. I od tamtej pory nadrabiam Supermana, staram się na bieżąco to, co też wychodzi, czytać. Jeśli coś mi nie przypasuje, sprzedam. Może inaczej, nie przypasuje. Nie na tyle, żebym zostawił na półce. Jeśli jest fajne, tak jak to, jak najbardziej zostaje. I tak właśnie jest w przypadku tego komiksu. Miejsce czwarte, czyli coś przed Wielką Trójcą, tak? Taką, która myślę, że jak najbardziej będzie uzasadniona, tak jak sobie to analizuję. Jest kolejny komiks, który może mniej, ale jednak też na pewno przez część z Was będzie skrytykowany, albo będzie ktoś jest zawiedziony. Stan przyszłości, Liga Sprawiedliwości. Nowi bohaterowie, nowa liga. Coś, co ja cały czas powtarzam, że to odmłodzenie i to wprowadzenie tej trochę takiej, wręcz bym powiedział, futurystycznej Ligi Sprawiedliwości, trochę bardziej takiej. No nie jest ona klasyczna. To, co ja lubię, wychowany na terenie Semiku, wiele razy wiele osób z mojego pokolenia może to powiedzieć, ale jednak ta Liga Sprawiedliwości naprawdę jest świetna. Stan przyszłości, w ogóle Batman to jest mistrzostwo świata. Superman, ten Superman jeszcze z Clarkiem Kentem trochę mnie zawiódł. Na kanale moim już od jakiegoś czasu jest ten, który spadł. Superman też bardzo mi się spodobał. No i właśnie tutaj też coś niesamowitego. Przede wszystkim nowa Wonder Woman to jest absolutne mistrzostwo świata. Ba, ciekawi mnie też nowy Batman, w którego tutaj wcielił się jeden z synów Foxa. I Aquaman kobieta. Green Lantern już kobietą była, mówimy o Jessica Cruz, tutaj też jest czarnoskóra, jedna bohaterka. Jest ciekawie, bo tutaj chyba pierwszy raz jest tak, że mamy 3 do 3. Nie wiem, czy chcieli to wyrównać, że jest 3 kobiety i 3 mężczyzn. Zawsze jednak było tak, że w tej naszej znanej, takiej najbardziej klasycznej Lidze Sprawiedliwości była tylko jedna, Wonder Woman. Tu jest inaczej, ale naprawdę fajnie się to sprawdza i mega klimatyczne. Bardzo, bardzo mi się to podoba, więc zachęcam Was, abyście poznali, bo jest tego warte. No i miejsce trzecie, pierwsza trójka, tak, mojego zestawienia. Jeszcze coś, jedno z nowego DC Comics i tutaj nazwiska nieprzypadkowe, bo ciekawe, czy ktoś z Was po tych właśnie nazwiskach będzie wiedział, jaki to jest komiks. Ktoś, kto rzuci w internet, będzie wiedział, ale tak przyznać się bez bicia, który z Was albo która z Was wiedziała, że właśnie chodzi o ten komiks, nie sprawdzając tego w internecie, bo tu są mocne nazwiska, jak przede wszystkim Scott Snyder, mój Jim Lee, którego, jak wiecie, uwielbiam, jest Scott Williams też, jest Dustin Nguyen, który też jest w porządku, choć ma specyficzną kreskę, no i jest Alex Sinclair. Superman wyzwolony od nowego DC Comics. Bardzo fajna, klimatyczna historia. W szybkim skrócie, żebym nie musiał tutaj już bardzo Wam nic opowiadać, ale w 1938 roku, w obliczu zbliżającej się wojny, Amerykanie wysłali w kosmos sygnał z prośbą o pomoc i dostali odpowiedź. W 1945 roku pierwsza bomba atomowa spadła na Hiroshimę, a druga niezwykle dziwna na Nagasaki. Tak rozpoczęła się era wyścigu zbrojeń, który obejmował nie tylko broń jądrową, ale także arsenał środków uzyskanych dzięki wiedzy obcych. Tak właśnie, obcy, który jest bardzo wymagający dla naszego Supermana, dla Clarka Kenta i jego alter ego. Niesamowicie została tutaj przede wszystkim przedstawiona Lois Lane jako dziennikarka. Świetna, trochę taka, ja bym powiedział, w klimacie Lary Croft, naprawdę. Mimo że nie jest archeolożką, ale coś niesamowitego. No i to wszystko okraszone tą klimatyczną kreską Jima Lee. Kiedy to patrzymy, oglądamy, to jest wow.
To jest świetna historia, która mimo upływu lat się dla mnie nie zestarzała i cały czas mi się bardzo podoba. To jest chyba najlepszy w ogóle komiks z Supermanem dla mnie, jaki pojawił się na polskim rynku. Jeśli mam być szczery. No i miejsce drugie. Miejsce drugie będzie dla kogoś mniej eksploatowanego na naszym właśnie rynku i jest mi smutno z tego powodu. Chciałbym tego więcej. Mr. Miracle. Mr. Miracle Toma Kinga i Mitcha Gerardsa. Świetna historia. Przede wszystkim warto wspomnieć, że ten sam duet stworzył komiks Szeryf Babilonu. Też bardzo fajna, jednotomowa historia od Vertigo, jakby nie patrzeć. I tutaj niesamowite, bardzo fajne, bardzo klimatyczne. Ja po prostu, tak jak wspominam to czasami, że potrzebuję dwupaku, tak? Dobrze mówię, Green Arrow, Black Canary i Mr. Miracle Big Barda. I chyba to też przez to trochę ciągnie mnie do tego komiksu, ale to jest świetnie napisane w takim schematycznym klimacie już kadrów jest przedstawiony, każdy po kolei. Fajnie to wymyślił Mitch Gerards. I no, Tom King, który robi naprawdę niezłe scenariusze. I Batmana, którego w DC Odrodzeniu na przykład pisał, mi się nawet podobał. Były lepsze, gorsze momenty, ale jednak jako całokształt jest fajnie, a Mr. Miracle jest po prostu świetny. Jest to seria DC Deluxe, czyli twarda oprawa ze skrzydełkami. Nie wiem jak z dostępnością jego, bo on już jakiś czas temu się pojawił na naszym rynku, ale myślę, że możecie go sobie jeszcze zdobyć, gdybyście poszukali, więc dlaczego by nie? I numer jeden. Numer jeden absolutny, trochę, nie wiem czy na wyrost, może troszeczkę na wyrost, bo uwielbiam tego bohatera, ale jednak stwierdziłem, że tak zrobię, ma on mnie do ciągnięcia i naprawdę, ale to naprawdę zastanawiałem się, czy to jego dać na pierwszym miejscu, czy jakoś w ogóle tą swoją listę nie przemieszać, ale stwierdziłem, że aż tak bardzo nie będę tego kombinował. Po prostu lubię go, potrzebowałem takiego komiksu potężniejszego, który by mi dał dłużej satysfakcję z czytania, a nie to będą jakieś cienkie pozycje. Tylko to jest po prostu pozycja, która ma tych kilkaset stron, ładnie wydana, też seria DC Deluxe od Egmontu. Jeff Lemire o dziwo zrobił. Napisał scenariusz, natomiast Andrea Sorrentino stworzył rysunki, bardzo klimatyczne, fajne rysunki, które też między innymi w Gideon Fall od Muchy Comics robił. Bardzo fajna seria, szczerze polecam. Także mówimy o Green Arrow. Green Arrow Jeffa Lemira, bardzo fajna pozycja, naprawdę świetna. I cóż mogę powiedzieć, no jest na moim kanale z tego co pamiętam. Chyba ją prezentowałem, musiałem raczej, więc zobaczcie sobie, ale świetna, naprawdę. Już się nagadałem, nie będę się może o niej rozwodził, ale polecam. Green Arrow jest w ogóle super. Więc tak to się prezentuje. Tak się prezentuje najlepsze komiksy superbohaterskie, jednotomowe, teoretycznie komiksy superbohaterskie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione. Jestem ciekaw tego bardzo. Oczywiście, gdybyście chcieli to... No, co... Zawiesiłem się, przepraszam. Ale tak, oczywiście. Oprócz komentarza, polubcie, udostępnijcie, aby inni mogli zobaczyć, jakie inne głosy będę miał w komentarzach, że może Jarku nie ten komiks, a może jakiś inny powinien się pojawić. Ale naprawdę żałuję, bo Potwór z bagien mógłby się pojawić z serii DC Deluxe tutaj. Tak jak sobie teraz zerknę nawet... Przepraszam, tak, ale na moją tą półkę mógłby się pojawić Joker od Briana Azzarello i Lee Bermejo. Flashpoint mógłby się pojawić też z DC Deluxe. Mógłby się pojawić, przepraszam, nie wiem, Lobo albo coś innego. Naprawdę mogło być wiele tych komiksów, ale musiałem się na coś zdecydować i wybrałem właśnie tak. Więc mam nadzieję, że rozumiecie mnie i wybaczycie, jeżeli coś tutaj poszło nie po waszej myśli. Także dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was oczywiście też i zachęcam przede wszystkim, abyście zasubskrybowali mój kanał, zaznaczyli sobie gdzieś tutaj dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.